Gdy miałem 5 lat, moja rodzina wyprowadziła się na wieś, godzinę drogi od miasta. Mój ojciec dostał duży awans i zajmował się nadzorowaniem budowy kopalni węgla dla swojej firmy. Było to dla niego ogromne osiągnięcie i bardzo się cieszył z tego powodu. Szkoda tylko, że musieliśmy wprowadzić się na pustkowie. Jeździł kilka razy w tej z powrotem, szukając idealnego domu. Gdy pewnego dnia wrócił z promiennym uśmiechem na twarzy. Znalazł spory dom, który miał 4 sypialnie i wolnostojący garaż z miejscem na 3 samochody. Był nieco nowszy i tylko jedna osoba mieszkała w nim przed nami. Ojciec był bardzo dumny z tego powodu, że udało mu się ugadać tak korzystny interes. Skoro dom był wystawiony na sprzedaż od niemal 6 lat. Jednak to, co podobało mu się najbardziej, to ponad 12 hektarów ziemi, wchodzących w skład działki. Jako zapalony myśliwy i wędkarz był bardzo podekscytowany, że miał dom, który pozwalał mu na oddanie się swym hobby. Moja matka nie wykazywała tak wielkiej radości z tego zakupu. W końcu dom, pomimo swojego piękna i uroku, stał na odludziu. Znajdował się jakieś 10 mil od głównej drogi i prowadziła do niego jedynie ścieżka, która była slalomem między gęstymi drzewami. Mamie nie podobało się też to, że jedyny 5-letni syn musiałby dorastać w miejscu, gdzie nie byłoby innych dzieciaków, z którymi mógłby się pobawić. Ojciec uspokoił ją, mówiąc, że skoro miałby tak blisko do pracy, mógłby spędzać ze mną dużo czasu, uczyć mnie wędkarstwa lub, gdy już dorosnę, zabrać mnie na polowanie. Prowadziliśmy się do domu we wrześniu, właśnie wtedy, gdy zaczynał się rok szkolny. Po jakimś czasie przyzwyczaiłem się do bycia dowożonym przez ojca na przystanek autobusowy przy głównej drodze. Wszyscy mówili o mnie bogaty dzieciak. Prawda była jednak taka, że działo się tak bardziej z konieczności, aniżeli z wygody. Byłem gotowy wymienić nasz duży dom na mniejszy, ale położony bliżej moich kolegów. W porę oczyściłem się z tego miana i znalazłem kilku przyjaciół. Jedynym problemem był taki, że mogłem widywać się z nimi tylko w szkole, bo nasze podwórka dzieliły mile. Biały tygodnie, a temperatura ochładzała się. Liście zaczęły zabarwiać krajobraz na czerwono i pomarańczowe odcienie. W naszej twierdzy pośrodku lasu czuliśmy się jak w morzu drzew. Odosobnienie naprawdę zaczęło dawać się nam we znaki, zwłaszcza mojej mamie, przyzwyczajonej do życia w mieście. Było jej ciężko przywyknąć do braku wszystkiego w zasięgu paru metrów od domu. Czasem słyszałem, jak sprzeczają się o to w nocy, jednak zawsze szybko się godzili. W końcu ojciec wyjaśnił jej, że nasz przychód był spory. Jeśli szybko upora się z kopalnią, niedługo będzie mógł wrócić do pracy w biurze. Jeśli chodzi o mnie, gry i książki pozwalały mi unikać odosobnienia i nudy, jaka wiązała się z byciem jednym z dzieci w promieniu 10 mil. Czasem bawiłem się na dworze, ale nawet w moim wieku zawsze doświadczałem uczucia, że coś się działo w tych rozległych lasach i nas obserwowało. Minęło kilka miesięcy, a my żyliśmy dalej. Moja matka całkiem polubiła to miejsce. Zadbała nawet o parę dekoracji, jak ściana bluszczu na boku budynku, czy ścieżka z kamienia na podwórku z tyłu domu. Ojciec był bardzo zajęty pracą i widywałam go coraz mniej. Wracał późno i od razu kładł się spać. Byłem smutny z tego powodu, jednak zdawałem sobie sprawę, że ciężko pracuję. Bardzo pragnąłem spędzić z nim trochę więcej czasu. Chciałem pójść razem z nim na ryby lub na polowanie, lecz to nie wchodziło w grę. Sezon na łowy rozpoczynał się w listopadzie, a mój ojciec, który dorastał polując na jelenie, posiadał licencję łowiecką i był w trakcie przygotowań, by wybrać się w którąś sobotę w ten ogromny teren i zobaczyć, czy uda mu się zdobyć jakieś cenne trofeum do powieszenia w salonie. Dzień wcześniej patrzyłem zdumiony, jak czyścił i szykował swój karabin myśliwski. Pamiętam, jak wyciągnąłem rękę po jeden z pocisków leżących w pudełku w garażu, a ojciec krzyknął na mnie, żeby nigdy ich nie dotykał. Jego groźny wyraz twarzy szybko jednak zastąpił uśmiech od ucha do ucha. Pójdę sam, by rozeznać się w terenie. Gdy podrośniesz, nauczę cię strzelać i będziemy wychodzić do weekend. Może być? Zapytał. Tak, odpowiedziałem nieśmiało. Chciałem wyruszyć razem z nim, jednak matka upierała się, że nie chce mnie widzieć z bronią palną, dopóki nie dorosnę. Następnego ranka ojciec skoczył w moro i ciężkie buty. Wziął lornetkę i przenośną lodówkę z jedzeniem, w której z pewnością znalazło się też kilka piw. Było bardzo wcześnie, jego przygotowania wyrywały mnie ze snu. Czmychnąłem szybko na dół po schodach i wszedłem do kuchni. Minęło kilka sekund, zanim zauważyłem, że na niego patrzę. W końcu spojrzał na mnie z uśmiechem. Cześć, mistrzu. Jesteś wcześnie, co robisz na nogach? Rzucił. Mogę pójść z tobą? Zapytałem z nadzieją, że jednak zabierze mnie ze sobą. Wybacz, Mike, ale jeśli matka się dowie, będziesz mieszkał w tym lesie przez resztę życia. Odpowiedział śmiejąc się. Wrócę za kilka godzin. Uścisnął mnie i wymaszerował tylnym wyjściem. Usiadłem koło szklanych, przesuwanych drzwi i patrzyłem, jak jego sylwetka znika w gąszczu drzew.
Na dworze nadal było dość ciemno. Pomyślałem o tym uczuciu bycia obserwowanym. Zacząłem się zastanawiać, czy ojciec także go doświadczał. Większość czasu spędzałem na podwórku albo jeżdżąc rowerem do drogi i z powrotem. Byłem ciekawy, jak idzie ojcu i czy polował jakiegoś jelenia. Dzień chylił się ku końcowi, więc musiałem wrócić do domu. Zobaczyłem matkę, która stała przy tylnym wejściu, rozglądając się. Słysząc, że wszedłem, powiedziała pod nosem: Twój ojciec powinien już dawno wrócić. Miała rację, wyszedł około 5:30 rano, a teraz była już 16:00. Słońce miało już niedługo zachodzić. Usiedliśmy razem w kuchni i czekaliśmy. Była już 18:00. Niebo zaczęło pokrywać ciemność, a moja matka stała i postanowiła zadzwonić na policję. Zanim jednak zdążyłem podejść do telefonu, głośny dźwięk łamanych gałęzi dochodzący z lasu przerwał tą błogą jesienną ciszę. Rzuciliśmy się do drzwi wyjściowych i ujrzeliśmy, jak ojciec biegnie sprintem w stronę domu. Matka wybiegła do niego na zewnątrz, ale on tylko upadł na kolana i ciężko oddychał. Ruszyłem za mamą, ogarnięty niepokojem. Ojciec wrócił bez karabinu i reszty sprzętu. Był cały spocony, pomimo chłodu, jaki panował. Na jego twarzy malowała się panika. Miał rumieńce na bladej jak ściana twarzy. Złapał mnie i matkę, po czym mocno nas uściskał. Dzięki Bogu! Krzyknął, wtulając się w nas. Już myślałem, że nigdy stamtąd nie ucieknę. Brian, na miłość boską, co się stało? Gdzie ty byłeś? Zapytała matka. Na jej twarzy było widać zarówno ulgę, jak i zdziwienie, zmieszane ze strachem. Ojciec tylko spojrzał na nią i rozpłakał się. Nigdy wcześniej nie widziałem łez na jego twarzy. Tam są złe rzeczy. Złe rzeczy. Zaszlochał, tłumiąc płacz i oddychając ciężko. Byłem przerażony. Nigdy w życiu nie widziałem, by moim ojcem coś tak bardzo wstrząsnęło. Skierowałem swój wzrok w stronę lasu. Był spokojny, poza liściami, które szeleściły na wietrze. Gałęzie drzew wyglądały jak czarne nitki widniące się pod osłoną zmierzchu. Widok ten napawał grozą. Zawsze zastanawiałem się, czy coś tam jest, czy coś tam nas obserwuje. Wyglądało na to, że ojciec potwierdził moje najgorsze obawy. Zaprowadziliśmy go do środka, a ten od razu podszedł do barku. Matka nie powstrzymała go, jednocześnie robiła co tylko mogła, by go uspokoić. Ojciec usiadł przy stole w kuchni i głośno postawił na nim butelkę Walterki, przecierając twarz drugą ręką. Dalał sobie szklankę bursztynowego trunku i wziął łyk, zanim spojrzał na matkę, mówiąc: Nawet nie chcesz wiedzieć, Barbara. Złe rzeczy. O co ci chodzi, kochanie? Powiedz! Odparła. Nie do cholery! Warknął, uderzając pięścią w stół. Chowałem się za matką, przestraszony niecodziennym zachowaniem ojca, który teraz wstał i rzucił nam smutne spojrzenie, zanim ruszył w stronę piętra z butelką whisky w dłoni. Gdy znalazłem się tuż przed schodami, odwrócił się do nas. Nie chcę, by którykolwiek z was wchodził na zewnątrz. Nikt, przenigdy, nie idźcie do lasu. Rzekł, po czym poszłapał na górę. Moja matka pochyliła się nade mną i dała mi buziaka w czoło. Będzie dobrze, słonko, powiedziała spokojnie. Daliśmy ojcu spokój przez resztę nocy. Razem z mamą byliśmy równie wystraszeni co on. Żadne z nas nie miało nastroju, by zjeść obiad, więc wróciłem do pokoju i próbowałem zasnąć. Matka skierowała się w stronę sypialni. Później usłyszałem krótkie szmery, jakby rozmowy. Jednak nie rozpoznałem żadnych ze słów. Po kilku minutach odgłosy ucichły. Zrozumiałem, że rodzice zasnęli, czego ja wciąż nie byłem w stanie zrobić. Stałem więc i podszedłem do okna. Jedyne, co widziałem poza księżycem, to morze czarnych drzew kołyszących się na wietrze. Zacząłem rozmyślać, co tak potwornie przeraziło ojca. Wczołgałem się z powrotem do łóżka i udało mi się zasnąć po kilku, może kilkunastu godzinach czekania. Aż mój dociekliwy, 5-letni umysł wreszcie się uspokoi. Tego ranka zostałem wytrzaśnięty ze snu, przez mrożący krew w żyłach wrzask. Wyskoczyłem spod kołdry i popędziłem na dół. Wiedziałem, że to mama krzyczała. Biegłem do kuchni. Była pusta. Przeleciałem wzrokiem po pomieszczeniu i zauważyłem, że tylne drzwi były otwarte. Pospiesznie wyszedłem bosu na zewnątrz. A rześkie jesienne powietrze uderzyło we mnie, gdy tylko znalazłem się poza domem. Nie! Matka wrzasnęła znowu. Cały zdrętwiałem. Czułem się jak w jakimś koszmarze. Nagie ciało mojego ojca zawisło powieszone na drzewie, stojącego w rogu naszego podwórka. Zacząłem powoli iść w stronę matki, która stała już pod nim, obejmując jego nogi, histerycznie szlochając. Ojciec miał ten sam przerażony wyraz twarzy, jak i wtedy, gdy wybiegł z lasu.
Jego oczy były szare i bez życia, jakby owinięte przeźroczystą folią, co sprawiało, że zdawał się patrzeć w nicość. Skóra na jego ciele miała blady, szaro-niebieski kolor. Ciemne śniaki widniały na jego szyi, w miejscu, gdzie pętla się zaciskała. Niebieskie żyły wyszły mu w okolicach ust i nosa. Najstraszniejszym widokiem były rany cięte, znajdujące się na tułowie ojca. Cały torac wyglądał, jakby wyryto na nim dziwne symbole. Zbyt dokładnie, by mogły być wynikiem okaleczeń przez zwierzęta czy oszalałe ataki nożem jakiegoś psychopaty. Te symbole zostały na nim napisane. Gęsta, ciemna krew wypływała z inskrypcji, a na kamieniu pod ojcem znajdowała się kałuża zaschniętej już czerwonej cieczy. Stałem tak kompletnie sparaliżowany przez strach, patrząc na wiszące ciało ojca kołyszące się na wietrze. W końcu mama wzięła się w garść, opanowała atak histerii i zadzwoniła pod 911. Pierwszy radiowóz przyjechał po 20 minutach. Ambulans dotarł 15 minut później. Uświadomiło mi to, jak bardzo byliśmy doizolowani. Fakt utraty ojca wciąż jeszcze do mnie w pełni nie docierał. Byłem tak wstrząśnięty i przestraszony, że nie byłem w stanie płakać. Mama była ułożona w pozycji embrionalnej na tapczanie, a policja zadawała jej masę pytań. Jeden z oficerów zadawał je także mnie, ale w tym stanie nie potrafiłem się nawet odezwać. Pięciolatek, który budzi się niedzielnym rankiem. Chciałby zjeść naleśnika i obejrzeć kreskówkę, a nie ujrzeć zmasakrowane ciało ojca, zwisające z drzewa na podwórku. Przeprowadzono śledztwo, które trwało tydzień. Znaleźli broń i inne sprzęty taty w lesie, nie tak daleko od domu. Nie mając żadnych poszlak ani wskazówek, śledczy w końcu uznali, że śmierć ojca była samobójstwem spowodowanym zwiększonym stresem w pracy. Nawet będąc w wieku 5 lat, wiedziałem, że coś tu nie gra. Wiedziałem, że za tym stało coś innego. Coś kryło się w lesie za domem. Matka nie zwlekała ani chwili z wystawieniem domu na sprzedaż i szykowaniem przeprowadzki z powrotem do miasta, bliżej jej rodziny. Przechodziłem terapię przez całe dzieciństwo i młodzieńcze lata, by poradzić sobie z utratą ojca. Nie pomogło. Nigdy nie zamknąłem tej sprawy. Za wszelką cenę chciałem znaleźć odpowiedź. Szukałem wszędzie, gdzie mogłem i jak mogłem. Spędziłem wiele nocy sam w pokoju, napędzany kofeiną, desperacko próbując zbierać informacje. Co noc dręczyły mnie koszmary o ojcu. Słyszałem jego głosy, mówiący mi, nigdy nie wchodził do lasu. Zbierałem wszystkie wycinki z gazet i artykułów związane ze śmiercią ojca. Zacząłem uczyć się o symbolach i starożytnych kulturach, które ich używały. Nieustępliwie studiowałem historię kolonistów żyjących niegdyś w Pensylwanii. Kontaktowałem się z profesorami z uniwersytetów z całego świata, którzy pisali prace na temat starożytnych kultów i symboli, jak ich używały. W końcu dotarłem do doktora Kesslera, znawcy run będącego kiedyś profesorem szkoły wyższej w Pensylwanii. Tylko kilka godzin drogi od mojego domu. Informacje, które mi podał, były zarówno pomocne, jak i przerażające. Dr Kessler specjalizował się w badaniu run alfabetów starożytnych języków germańskich. Za pośrednictwem e-maila dr Kessler odpowiedział mi o grupach skandynawskich osadników, osiedlających kiedyś wiejskie tereny Pensylwanii w XVIII wieku. Niektórzy z nich tworzyli kulty, które spotykały się w lasach i budowały z kamieni okrągłe podesty z wyrytymi znakami runicznymi. Wierzyli, że działały jak bramy do innych wymiarów. Mogli dzięki nim nawiązać kontakt z duchami spoza naszego świata. Na myśl o tym zdrygnąłem się. Czyżby mojego ojca zamordował jakiś kult? Moja podróż poszukiwania odpowiedzi dopiero się zaczynała. Gdy miałem 18 lat, dostałem się do szkoły wyższej w Bridgeton, gdzie dr Kessler był wykładowcą. Znajdowała się jakąś godzinę drogi na północ od naszego domu sprzed 13 lat. Matka chciała posłać mnie do Uniwersytetu Temple, ale miasto było dla mnie zbyt ciasne i chciałem zmienić krajobraz. Przede wszystkim chciałem studiować symbolikę i nauczyć się od doktora Kesslera, ile tylko mogłem. Nie miałem zamiaru porzucać śledztwa w sprawie morderstwa mojego ojca. Czułem, że coś więcej się za tym kryje. Wiedziałem, że poddam się w obsesję, ale nie mogłem uspokoić swojej duszy, dopóki nie dowiem się, co tak naprawdę się tam wydarzyło. Tej jesieni przeniosłem się do mojej stacji, by zacząć studia pełną parą. Nie zwlekając, zacząłem prowadzić badania nad runami. Pierwszy semestr spędziłem biorąc udział w wymaganych kursach. Każdą wolną minutę spędzałem w bibliotece, kontynuując badania. Idąc za wskazówkami doktora Kesslera. Im więcej czytałem, tym bardziej czułem potrzebę powrotu do lasu. Naszego starego domu. Jeśli były tam jakieś wskazówki, mógłbym porobić zdjęcia i porównać je z ilustracjami na kartkach różnych czytanych tu przeze mnie ksiąg. Miałem w głowie plan. Zbliżały się fernie, więc dobrze się składało. Wstałbym wcześniej, zobaczyłbym się z matką i resztą rodziny, a następnie udałbym się w okolice naszego starego domostwa.
by się tam rozejrzeć. Mógłbym powiedzieć obcym właścicielom, że jestem studiującym fotografem, który pracuje w gazecie. Był chłodny listopadowy poranek. Gdy odjeżdżałem z pod szkoły w stronę starego domu, zauważyłem liście na zewnątrz. Większość leżała już na ziemi, ale to najbardziej uparte, wciąż trzymające się na gałęzi, miały ten znajomy czerwono-pomarańczowy odcień, który malował morze drzew znajdujące się z tyłu budynku. Wspomnienia zaczęły kłębić się w mojej głowie, kiedy jechałem autostradą. Wciąż pamiętam ten koszmar. Gdy jako sparaliżowany strachem pięciolatek widziałem ciało ojca wiszące na podwórku. Nawet po tylu latach jawiły mi się złe wspomnienia, do których raczej nie powinienem był tyle wracać. Po godzinie skręciłem w długą, krętą drogę przez las, prowadzącą do mojego domu. Od razu przepełnił mnie strach, gdy moim oczom ukazała się masa bezbarwnych drzew. Kiedy dotarłem do domu, na podwórku zauważyłem tabliczkę z napisem na sprzedaż. W pobliżu nie było samochodów. Niewykluczone też znajdowały się w garażu. Poszedłem do domu. Podszedłem do wejścia i wcisnąłem dzwonek. Jednak nikt nie odpowiedział. Spróbowałem jeszcze raz i odczekałem chwilę, by następnie rozejrzeć się przed domem. Trawnik był nieregularny, miejscami przerośnięty, a przy ścieżce leżała rozsypana ściółka. Pochyliłem się, by zajrzeć przez okno do środka. Nie było tam widać mebli ani niczego innego. Czyżby właściciele przestraszyli się i wyjechali zupełnie tak jak ja i moja matka? Wróciłem do samochodu po plecach i aparat. Nie byłem pewien, na jak długo tu zostanę, więc zabrałem ze sobą jedzenie, wodę, latarkę i koce. Udałem się za dom i wbiłem wzrok w linię lasu. Po tych wszystkich latach nadal miałem to silne uczucie bycia obserwowanym, gdy wpatrywałem się w ten zielony bezkres. Wziąłem głęboki wdech, wypuściłem powietrze i postanowiłem pierwszy krok w kierunku lasu. Nie było mowy o tworzeniu drogi, którą podążał ojciec. Dlatego zdecydowałem, że po prostu pójdę przed siebie i będę uważnie obserwował podłoże w poszukiwaniu śladów poukładanych za sobą kamieni. Uczucie, że ktoś na mnie patrzy, stawało się coraz bardziej intensywne. Moje oczy zaczęły skanować las. Był on upiornie cichy i pusty. Chodziłem tak już od 15 minut. Zaczęło się ściemniać, wyglądało jakby zanosiło się na ulewę. Jednak nie był to problem, gdyż miałem przy sobie płaszcz przeciwdeszczowy i kalosze. Ale niebo było wręcz za ciemne. Zegarek pokazywał ledwie chwilę po 8 rano, a niebo stało się czarne jak atrament. Słońce, które wyglądało teraz jak malutki punkcik światła, po chwili całkowicie zniknęło. Co do jasnej cholery, myślałem sobie. Poczułem się, jakbym był w środku nocy. Wydobyłem z kieszeni latarkę i włączyłem ją. Widziałem tylko czarne niebo nad sobą i ciemność otaczającą cały las. Uderzył we mnie silny niepokój, gdy zacząłem myśleć, w jaki sposób znajdę drogę powrotną. Kontynuowałem marsz, kiedy usłyszałem coś. Brzmiało jak głośny szept, ale dobiegający zewsząd. Jakbym był otoczony. Rozejrzałem się nerwowo, świecąc latarką, gdzie się da. Niczego nie zobaczyłem. Poczułem pot spływający po moim czole, a źródło dźwięków zdawało się być coraz bliżej. Serce waliło mi, jakby miał na chwilę wyskoczyć z piersi. Hałas stawał się coraz głośniejszy. Przypominał setki głosów wypełniających las niczym złowrogi chór. Zrobiłem krok w tył i poślizgnąłem się. Wyrżnąłem na plecy. Na szczęście mój bagaż złagodził upadek. Stanąłem na czworakach i zacząłem szukać latarki, a wtedy zamarłem. Zamarłem ze strachu. Pode mną znajdował się kamień. Skalna płyta z wyrytymi na niej symbolami. Rozpoznałem je. Były to znaki, które widziałem wcześniej w książkach, gdy prowadziłem badania. Odgarnąłem rękami liście i moim oczom ukazało się więcej połączonych ze sobą płyt, ułożonych jedna przy drugiej, jak na chodniku. Na wszystkich widniały symbole. Czyżbym znalazł portal, o którym mówił dr Kessler? Dookoła wciąż rozbrzmiewał ten hałas, a widok, jaki ujrzałem, gdy podniosłem głowę, zabroził moją krew w żyłach. Wszędzie w powietrzu wisiały pary niebieskich światełek. Płonęły jak świeczki, trzymane przez tłum ludzi na koncercie. Tyle, że trzymały się dwójkami. Mój strach zamienił się w kompletne przerażenie, gdy dotarło do mnie, że te światełka są parami oczu. Właśnie w tej chwili moje wszelkie podejrzenia, że ktoś mnie obserwował, przestały być podejrzeniami. Gdy patrzyłem na te ślepienie z tego świata, dryfujące wokół mnie, ogarnęła mnie panika. Wkroczyłem w przejście do innego miejsca. Miejsca, w którym nie chciałem się znaleźć. Zdrygnąłem się, gdy stanąłem twarzą w twarz z widokiem, który nękał mnie przez całe dzieciństwo. Ujrzałem mojego ojca, stojącego 3 metry przede mną. Jego nagie ciało wyglądało dokładnie tak samo jak wtedy, gdy znaleźliśmy go na podwórku. Włosy miał rozczochrane, ciemne siniaki okrywały mu szyję, niczym obroża.
Jego oczy były szare i puste. Upiorna zjawa rozchyliła swoje blade niebieskie wargi i wypowiedziała słowa, które stale powtarzałem w swojej głowie. Nigdy, przenigdy nie idź do lasu. Powiedział duch. Odrętwiały ze strachu patrzyłem, jak parę światełek zbliżają się do mnie. W tej chwili ogarnęła mnie trwoga i zrobiłem jedyną rzecz, jaką mogła mi przyjść do głowy. Zacząłem uciekać. Biegłem tak szybko, jak tylko umiałem, z pękającymi płucami i nogami płonącymi z bólu. Gdziebym nie spojrzał, widziałem jedynie drzewa otoczone ciemnością i świecące, niebieskie oczy. Łzy zaczęły mi napływać do oczu, gdy dotarło do mnie, że być może zostałem na zawsze uwięziony w tym piekle. Mimo to pędziłem ile sił w nogach. Po minucie czy dwóch ujrzałem najbardziej pocieszającą rzecz, jaką pamiętam. Przez ciemność lasu powoli zaczęły przebijać się promienie słońca. Uciekłem? Nie miałem czasu, by o tym myśleć, gdyż musiałem zabrać stamtąd swój tyłek jak najprędzej. Światło dzienne rozwiało czarną osłonę nad moją głową. Wciąż słyszałem szepty za plecami, jednak po oczach, które na mnie patrzyły, nie było już ani śladu. Dzięki Bogu, rzekłem do siebie, próbując złapać oddech. Wkrótce zobaczyłem dom oddali. Udało mi się wydostać z tego koszmarnego miejsca. Wybiegłem z lasu, dotarłem do podwórka i walnąłem o ziemię ze zmęczenia. Spojrzałem na drzewo, stojące nieopodal. To samo, na którym powiesił się mój ojciec. Usiadłem, zabrałem się do kupy i odwróciłem w stronę lasu. Ojciec próbował mnie ostrzec. Powinienem był posłuchać. Wsiadłem do auta i zacząłem desperacko szukać kluczy. Ręce wciąż mi się trzęsły. Cały ten horror, który przeżyłem jako dziecko, był dodatkowo wzmocniony faktem, iż wiedziałem, że coś tam się kryje. Ten demoniczny byt zafundował mi lata życia bez ojca. Zapaliłem silnik i spojrzałem na wyświetlacz przy radiu. Pokazywał godzinę 17:04. Jakim cudem minęło tyle czasu? Spędziłem w tym lesie zaledwie godzinę. Postanowiłem nie ustalać, co właśnie się stało, a następnie zatrzasnąłem drzwi i odjechałem, nie patrząc za siebie. Pospiesznie jechałem drogą, przysięgając sobie, że już nigdy więcej nie postawię stopy w tym miejscu. Wyłoniłem się z długiego leśnego korytarza i skręciłem główną drogę. Wklepałem adres matki na GPS i tam się skierowałem. Wieczorem dotarłem do domu mojej mamy. Przyrzekłszy sobie, że nie powiem jej o mojej małej wycieczce. Nie musiała wiedzieć, nie miałem zamiaru martwić jej w święto dziękczynienia, wspominając o ojcu. Mama powitała mnie ciepło, gdy wszedłem. Dobrze cię widzieć, panie studencie, powiedziała z uśmiechem na twarzy. Twoi kuzyni i ciocia Linda niedługo się zjawią. Idźcie przyszykować. Poszedłem na górę z moim bagażem i postawiłem go na łóżku, w pokoju gościnnym. Rozmasowałem skronie, zamknąłem oczy i przeanalizowałem dzisiejsze wydarzenia. Wziąłem gorący prysznic, przebrałem się i zszedłem na dół. Gdy rodzina właśnie przyjechała, teraz już rozumiałem, co czuł ojciec, ponieważ jedyne, czego chciałem, to zimny drink, by dostresować się po dzisiejszym. Byłem raczej cicho przy obiedzie i nie mówiłem zbyt wiele. Moje myśli nieustannie krążyły wokół ojca. Nadal miałem przed oczami obraz jego szarego, martwego ciała powtarzającego mi, bym trzymał się z dala od lasu. Ciotka z kuzynami wyszli koło 11 i powiedzieliśmy im, że następnego dnia wpadniemy na obiad z okazji święta dziękczynienia. Dałem mamie buziaka i oznajmiłem, że pójdę się położyć. Wszystko w porządku, Mike? Nie byłeś zbyt rozmowny, spytała z troskliwym wyrazem twarzy. To było drugie półrocze, wiesz. Pewnie po prostu za dużo zakuwałem. Odpowiedziałem i wymusiłem uśmiech. Dobrze, skarbie, to odpocznij, rzekła, kładąc rękę na moim ramieniu. Uśmiechnąłem się jeszcze raz i poszedłem na górę. Byłem wyczerpany, a moja głowa zaczynała pulsować. Mimo wszystko, jedyne czego potrzebowałem, to sen. Wszedłem do pokoju, zamknąłem drzwi i uderzyłem o pościel. Niedługo potem pożałowałem, że zasnąłem. Znalazłem się pośrodku koszmaru. Byłem ogarnięty ciemnością. Czułem się, jakbym lewitował, ale nie byłem w stanie się nawet poruszyć. Sparaliżowało mnie. Słyszałem dźwięki, szepty. Były równie głośne co w lesie i otaczały mnie. Skrzywiłem się z bólu, gdy poczułem, że coś wbiło się w moje ciało. Chciałem krzyczeć, ale ledwie mogłem oddychać. Rozejrzałem się i w tej czarnej pustce znowu dostrzegłem świecące niebieskie ślepia. Były wszędzie. Chór szeptów rozbrzmiewał nadal, wciągając mnie w koncert terroru. Próbowałem się szamotać, czułem się kompletnie bezsilny. Ból rozdzierał moje ciało, zupełnie jakbym był rozszarpywany przez jakąś dziką bestię. Otworzyłem oczy, by ponownie ujrzeć ducha ojca, tuż przede mną, mówiącego: nigdy nie wchodź do lasu,
Zbudziłem się gwałtownie oblany potem. Serce waliło mi jak oszalałe. Momentalnie usiadłem i chwyciłem się za pierś. Czułem ból na całym ciele. Coś ciepłego i mokrego przesiąkało moje ciuchy. Czy to pot? Wstałem i udałem się do łazienki. Moja koszula była mokra od krwi. Spojrzałem w lustro i zdjąłem ubranie. Zapałem ze strachu i niedowierzania, widząc swoje odbicie. Miałem runy wyryte na ciele, z których płynęła świeża krew. Zacząłem się pocić i wpadłem w panikę. Musiałem pojechać do szpitala. Już miałem opuścić łazienkę, gdy znów to usłyszałem. Szepty ponownie rozbrzmiały. Tym razem tak głośno, że nie mógłbym przysiąc, że ktoś stoi tuż obok mnie. Skierowałem wzrok do lustra. Ujrzałem swoje odbicie, jednak było kompletnie otoczone przez ciemność. Ciemność i parę świecących oczu.